linii przeciwnej powie Andrzej Urlep. No ja myślę, że gramy z najlepszą drużyną w Polsce na tą chwilę. Myślę, że oni to będą mieli, jak grali w tych szóstkach, zdecydowanie wygrali dwa mecze z Treflem, który był przez cały sezon na pierwszym miejscu. Prokon ma bardzo silny skład, ma na pewno najlepszego gracza w tej chwili w Polsce, to jest Monty Jonas. To jest po prostu zawodnik, który w mojej opinii zrobi bardzo dobrą karierę w NBA. On już ma podpisany kontrakt w NBA, za przyszłym sezonie będzie grał tam i myślę, że tam zrobi karierę. Mają też bardzo dobrych rzucających zawodników, mają dobrego rozgrywającego. Blessing Game ma, także przed nami jest naprawdę bardzo, bardzo trudny przeciwnik. To, co powiedziałem, to nie oznacza, że my idziemy przegrać mecze do Gdyni, my po prostu idziemy tam, będziemy walczyć i będziemy zrobić wszystko, co jest w naszych możliwościach, żebyśmy tam urwali jaki mecz. Myślę, że zawodnicy są naprawdę bardzo, bardzo zmotywowani, że zagrają swoje naprawdę, może mogę powiedzieć, najlepsze mecze, a na co to starczy, to zobaczymy w meczach z Prokonem. Panie trenerze, ciągle pytamy o to samo. Zdrowie. No niestety, jak od chwili ja przyszedłem tutaj, ciągle mamy problemy, też teraz mieliśmy problemy. W tym tygodniu jeszcze nie miałem wszystkich zawodników na treningu. Ale po prostu ja myślę, że już pokazaliśmy, że tego, kogo nie ma, bez jego sobie musi i może. Zobaczymy. Może być, że wszyscy zagrają, ale też niestety no, zawodnicy, którzy nie trenowali, to nie jest tak samo jak zagrają. Jak wygrali, gdzie my przez cały czas trenowali. Czyli Łączyński, Jarmakowicz, Sumacz? Nie, nie, Jarmakowicz bez problemu. A, Jarmakowicz jest sobie? Nie, Jarmakowicz nie miał żadnych problemów. Jarmakowicz był tylko chory. Łączyński, Sumacz? Tak, miał też problemy z taką leczuką kontuzję Milicic i Dutkiewicz. I McIntosh, który miesiąc nie grał. No, on już myślę, że zagra, ale niestety no, to jest po prostu po bardzo długiej przerwie. Trenerze, spotkałem się z ciekawymi opiniami z Sopotu. Oni są oczywiście wściekli, że przegrali derby z Prokonem, ale z drugiej strony od kilku niezależnych od siebie osób słyszałem taką ciekawą opinię, że w tym wszystkim, w tych przegranych derbach, oni widzą jedną dobrą rzecz, że nie muszą grać w pierwszej rundzie play-offu z koszalinem. To chyba jest dobra opinia na temat pracy, jakiej tutaj w koszalinie wykonano w tej drugiej rundzie. No ja myślę, że pokazaliśmy, że przez pracę, którą zrobiliśmy, że graliśmy coraz lepiej i to fajnie usłyszeć, że ktoś się cieszy, że nie gra z nami. Ja myślę, gdyby ta drużyna była od początku razem, gdyby trenowali razem, że mieliby naprawdę dużą szansę zagrać w szóstkach, a czy by się to dało, kto to wie, ale myślę, że teraz, jak znów jest to, jak wszyscy są zdrowi, jak wszyscy są, myślę, że jest to już taka naprawdę dobra drużyna. Zadowolony jest pan po prostu z postępów, które zespół wykonał, tak? Na pewno. Ja myślę, że to widać, że dużo lepiej gramy w obronie, że zawodnicy są bardziej zagrani, że naprawdę bardzo dobrze dołączył do drużyny Pomula, że wygląda prawie jakby był z nami od początku. No niestety ciągle te problemy z kontuzjami, ciągle nie mogliśmy trenować to, czego chcieliśmy, ale takie jest życie sportu. Korzystne jest to, że w przeciwieństwie do poprzednich lat, gdy mecze PO były dzień po dniu, teraz jest dzień przerwy. To jest korzystne dla nas, no bo z jednej strony mamy dzień odpoczynku, z drugiej rywal, który ma szerszą ławkę. No pewnie, to sposób. Jest dużo lepiej. Ja bym powiedział, że ja o to walczyłem od kiedy jestem w Polsce, że zawsze półfinał, finał grał z dzień przerwy, a ćwierćfinał bez dnia przerwy. I
ja myślę, że w końcu zrozumieli, że dzień po dniu się nie gra, że po prostu przez tą grę dzień po dniu to zawodnicy mają dużo większą możliwość kontuzji, że poziom gry spada i że po prostu musi być ten dzień przerwy na regenerację. Z play-offem jest tak, że walczymy o niego przez kilka miesięcy, u nas skończył się zwykle w ciągu tygodnia. Może mamy szansę, że potrwa to trochę dłużej tym razem. No niestety, zakończyliśmy na 8 miejsce, co jest najgorsza pozycja od wszystkich drużyn, które grają w play-offach. Ja już powiedziałem, no, my spróbujemy zrobić najwięcej, co możemy. Na pewno nie idziemy do Gdyni, żeby się tam podać, ale na pewno gramy też z najlepszą drużyną. Także będzie na pewno bardzo trudno. Nie martw się, ja sobie Ciebie załatwiłem na mecz numer 5 do Sopotu, do tego, do Gdyni już Ci załatwiłem bilet. Ja z Twoim synem. Jeszcze mam takie pytanie, bo w Koszalinie panuje chory optymizm wśród kibiców po ostatnich zwycięstwach, a wiadomo, że graliśmy z drużynami z dużo niżej notowanymi, więc jakie Pan, jako fachowiec, przyznaje szanse procentowe na awans AZS-u do następnej rundy? A ja już powiedziałem. No nie było mi od początku, więc może dlatego jeszcze... Bardzo, bardzo małe szanse, z najlepszą drużyną. A czy pokusiłby się Pan o powiedzenie, kto jest faworytem... Na mistrza? Nie na mistrza, pozostałych par, bo na przykład para Zastał Czarni według mnie bardzo wyrównana, to chyba trudno wskazać. No ja myślę, że trefem przyjdzie Śląska, a tam gdzie parę, że mają równe szanse. Anwil ze Zgorzelcem? Tak, Anwil z Trowem i... Czarni Zastał. To z kim w półfinale wolałby Pan grać? Serio, nie pytam Spotlam, Jay Blazers. Tylko o Asek.